chwili znajdujemy się w Turzysku na cmentarzu parafialnym dawnym, gdzie zachowało się kilkanaście nagrobków w dosyć dobrym stanie. Jednym z nich jest nagrobek hrabiego Podchojeckiego. Znajduje się on tutaj w tym miejscu w krzakach. Wykonany był z jednorodnego kamienia granitowego. Inskrypcją umieszczoną na czole wyszlifowanego kamienia. Jest ona może mało czytelna, w każdym razie jest to grób hrabiego Podchojeckiego, który zmarł w swojej posiadłości, został tutaj pochowany. No i cóż tu się stało? Jak widać, grobowiec został spenetrowany, brakuje trumien, ponieważ w miejsce pochówku to był charakter grobu rodzinnego. Został oczyszczony, wyczyszczony najprawdopodobniej przez złodziei cmentarnych i większość tutaj znajdujących się miejsc wskazuje na to, że dokonano profanacji miejsc pochówku. Taki stan po prostu istnieje. Trudno jest też określić, w jakim okresie się to stało. Na pewno bardzo dawno, ponieważ cegła stanowiąca górę krypty jest obrośnięta mchem. Więc to nie jest kwestia kilku lat wstecz, tylko kilkunastu czy kilkudziesięciu. Natomiast trudno jest to określić w systematyce, kiedy to nastąpiło. Znaczna część tych nagrobków była naprawiana, te, które są postawione, uzupełniane krzyże, postawione z powrotem krzyże. Większość krzyży była zwalonych. Tam w krzakach można jeszcze zauważyć taki jeden z krzyży betonowych, który jest nadal w ziemi pozostawiony ze względu na charakter, że nie możemy umiejscowić mogiły, do której był on przywiązany, związany z tą mogiłą. Jest kilka obudów. Warto zauważyć, że charakterystyczne dla okresu międzywojennego i Wołynia jest ilość grobów wykonanych w technice betonowej. Najprawdopodobniej robił to jeden z rzemieślników z okolicznego miasta Kowla, być może Włodzimierza Wołyńskiego, trudno jest to powiedzieć, ale w większości poza tym jednym, który ocalał, są to wszystko dzieła sztuki betoniarskiej. Ja w ogóle pierwszy raz byłam w zeszłym roku. Dowiedziałam się zupełnie przypadkowo o wyjeździe na Wołyń. I wtedy zainteresowałam się samą działalnością fundacji. Już wcześniej razem z koleżanką wyjeżdżałyśmy na Ukrainę na dwa wolontariaty. Pierwszy był w Drohobyczu i tam pracowałyśmy również na cmentarzu. Z tym, że cmentarz był w całkiem dobrym stanie w porównaniu do cmentarzy wołyńskich. Zdecydowanie. Wyjazd bardzo nam się spodobał. Jest to wspaniała idea. Uważam, że powinniśmy przyjeżdżać i pokazać zarówno Ukraińcom, jak i Polakom, którzy tu zostali, że pamiętamy, że kiedyś żyli tu nasi rodacy. Bo pamięć o przodkach jest bardzo ważna, jest też częścią naszej tradycji i kultury. Także jesteśmy również i w tym roku. Dowiedziałam się, tak jak już wspominałam wcześniej, dowiedziałam się z ogólnopolskiej akcji internetowej o tym, że takie tutaj na Wołyniu są akcje organizowane, porządkowania cmentarzy. Jak najbardziej od razu się zainteresowałyśmy wraz z koleżanką, dlatego że Ukraina, tereny Kresów, jak najbardziej ta tematyka nam była od zawsze bliska. Koleżanka pochodzi z Wilna i zaraziła mnie tą tematyką i też swoimi zainteresowaniami troszkę. I tutaj jak najbardziej polecamy wszystkim te wyjazdy, też w Trójmieście już staramy się działać w tym kierunku, żeby zachęcać młodych ludzi, żeby też korzystali z tego. Przecinamy ścieżki, dróżki do grobów, mogił, które widać, że i tak część przynajmniej jest odwiedzana. A przynajmniej chcemy zrobić prześwity drogi, żeby było widać, gdzie jeszcze są mogiły, więc może w następnych latach. No na pewno jest to jeszcze część, początek XX wieku, być może, gdyby na tamtych, a już nie ma napisów, koniec XIX wieku zapewne by to a było. A jak trafiliście na ten cmentarz? No cmentarze generalnie są to jakby zinwentaryzowane, znane tu między innymi dzięki świętej pamięci Anatolowi Sulikowi, mniej więcej wiemy, gdzie są cmentarze. Oczywiście trzeba pytać się miejscowych ludzi, którzy często chętnie mówią, że to są kładowiska albo cmentarii Polski, tak to nazywają, bo tak jak widzicie, to są chaszcze, to są lasy już praktycznie porośnięte. Jak daleko ciągnie się ten cmentarz?
Ciężko określić, natomiast na pewno ciągnie się tak, jak zarosło. Natomiast ile zostało mogił, no to trzeba karczować i dochodzić po prostu do tych. Z pewnością nie jest jedyny spektakl do tych miejsc. No nie, nie, to jest mnóstwo na Wołyniu, na całych byłych terenach II Rzeczpospolitej, mnóstwo jest takich miejsc. A skąd się wziął na pomysł na takie wychowywanie młodzieży? No pomysł jest bardzo stary i bardzo, bardzo dobry w sensie takim, że ludzie nawet troszeczkę, jeśli nie do końca są świadomi, co robią, to robią bardzo dobre rzeczy. Też następuje, no z racji na taką sytuację wojenną na Ukrainie, troszkę inaczej to w tym roku wygląda, ale staramy się to robić z młodzieżą ukraińską i po polskiej stronie Ukraińcy przyjeżdżają też stare cmentarze, bo każdemu chrześcijaninowi należy się spoczynek i godne upamiętnienie, godne warunki. Tam z polską młodzieżą też podobne rzeczy robią i to jest znakomita integracja, zrozumienie tych ludzi naprawdę po dwóch, trzech dniach. Nawet jeśli tak, przepraszam, użyję młodzieżowego języka, lajtowo tego podchodzą, to zaczynają bardzo poważnie z sobą rozmawiać na poważne tematy. Bardzo szybko, że tak powiem, dojrzewają, no i znajdują dzięki Bogu wspólny język na wiele zagadnień, że łączy to te dwa nasze bratnie narody. No właśnie, jaki stosunek Ukraińców miejscowych do waszych prac? Stosunek jest bardzo dobry. Często, tak jak mówię, trzeba spytać się kogoś, gdzie dokładnie to miejsce się znajduje, podpytać. Starsi ludzie pamiętają, natomiast na zasadzie takiej, ja bym to nazwał, chrześcijańskiej solidarności, właśnie też mają takie poczucie, że każdego zmarłego, niezależnie jakiej on jest nacji, narodowości, trzeba uszanować. I nie dziwmy się, że oni sami tego nie odnawiają, no bo mają swoje cmentarze, o swoje muszą zadbać, natomiast bardzo pozytywnie na to patrzą, bardzo, bardzo przychylnie i po takim naszym pobycie do następnego roku, że tak powiem, wśród miejscowych trwają rozmowy w takim pozytywnym sensie o jak to Polacy potrafią zadbać o swoich przodków. Pionierem tych prac był świętej pamięci Anatol Sulik, prawda? Tak, Anatol, tak nazwijmy to, zinwentaryzował, odkrywał te miejsca różne, nie tylko cmentarze, miejsca mordów. Równocześnie trwa, zasadniczo ja się tym zajmuję, tu wspomagam z racji na doświadczenie kilkuletnie co najmniej, czy kilkunastoletnie, wspomagam kolegów, trwają równocześnie ekspedycje archeologiczne, gdzie poszukujemy, ekshumujemy Polaków, głównie żołnierzy, policjantów, którzy na tym terenie zostali w 1939 roku w kleszcze wzięci przez Sowietów. Także tylko nie odnawianie z miejsc cmentarza, ale Anatol też spisywał świadectwa, wskazywał miejsca, w których teraz my poszukujemy i jeśli się udaje, to ekshumujemy i na cmentarzach, w których są upamiętnienia, pomniki, napisy, jeśli da się zidentyfikować te osoby, naszych żołnierzy, policjantów, to jak wspomniałem. Tak, w Ostrówkach byłem, od kilku lat trwa we Włodzimierzu Wołyńskim, po byłym więzieniu NKWD i Gestapo, ogromne wykopaliska, już tysiące odkrytych ludzi, cywilów, polskich żołnierzy, policjantów, bo tam był ośrodek zapasowy polskiej policji. Także no, miejsc tutaj tych starczy naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nawet jeśli to są takie niekonserwatorskie, tylko takie prace, to mają ogromne znaczenie, bo przywracają pamięci, odsłaniamy te miejsca i być może inni nasi rodacy zainteresują się, przyjadą i będziemy je sukcesywnie też, daj Boże, odnawiać. W poniedziałek przyjechaliśmy tutaj, w ogóle na Wołyń i tak na dobre to dopiero dzisiaj tutaj pracujemy. Tak, robiliśmy rekonesans na cmentarzu polskim w Kowlu, co trzeba będzie robić, ustalenie harmonogramu prac na cały tydzień, podział na grupy i później wszystko po kolei. Ile osób pracuje? Realizujemy, no ponad 20 osób pracuje, ale to jest Polaków i jest jeszcze kilka osób miejscowych, zaprzyjaźnionych Ukraińców z nami, którzy też nam pomagają. Ich dzieci przyjeżdżają tutaj, też nam pomagają. Także w sumie to będzie gdzieś tak do 30 osób. Sprzątamy polskie groby, polskich żołnierzy groby, nie tylko żołnierzy. Jesteśmy z Lublina, z Polski. I
Ile masz lat? 12. Fragmenty grobowca najprawdopodobniej rodzinnego o dosyć dużych rozmiarach. Szacunkowe rozmiary to jest w granicach 6x4. Wykonany był, tak jak widać, z cechowej cegły o dużych rozmiarach. Nawierzchnia najprawdopodobniej była wykonana z betonu, czyli po prostu cementowa. Natomiast obłożenie i nagrobek były wykonane z czarnego granitu. Widać ostatnie trzy litery, najprawdopodobniej nazwisko to jest Ski. Widać elementy rozbitego nagrobka. No i tak, to jest krzyż w technice betonowej. Natomiast unikatową sprawą jest to zdjęcie, które na nim znajduje, bo to jest technika porcelanowa, ale to jest płaska. Ta technika była używana do końca lat praktycznie 30. Natomiast po tym brzegu można uważać, że to zdjęcie było wykonane między 23. No a załóżmy 27-28 rokiem ubiegłego stulecia, no ale przedstawiony na nim mężczyzna, co ciekawostka, jest to, że posiada ubranie typu szlacheckiego, tak zwany polski żupan, ale koniec XIX wieku. Koniec XIX wieku. O czym to może świadczy? No właśnie. Że jest to osoba dobrze urodzona, dobrze stojąca finansowo i kultywująca tradycje polskie. I właściwie to jest tyle, co w przeciągu kilku minut obserwacji tego miejsca można wyciągnąć wnioski. Coraz częściej widzimy, że jest zainteresowanie tematyką kresową. To przez długi czas był temat zepchnięty bardzo na margines. Nie można było mówić absolutnie, że Polska miała kiedyś granice daleko wysunięte na wschód. Teraz gdzieś powoli wracamy do tych kwestii. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i gdzieś ta pamięć pozostanie. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.